W poprzednim filmiku opowiadałam Ci o obrazach pozornych i rzeczywistych i do wytłumaczenia Ci, co to jest obraz rzeczywisty, użyłam przykładu zwierciadła parabolicznego. Teraz o zwierciadle parabolicznym powiemy sobie trochę więcej, dlatego przypomnę Ci. Zwierciadło paraboliczne to jest taka idealnie odbijająca zwierciadlana powierzchnia w kształcie takiej, powiedzmy, misy. Ten kształt tej misy nazywamy paraboloidą obrotową, a powstaje on wtedy, kiedy weźmiemy sobie parabolę, trochę brzydko mi się narysowała, ale taką, jaką znasz z matematyki, taką o równaniu y równa się x kwadrat, weźmiesz taką parabolę i sobie ją obrócisz wokół tej pionowej osi. Wówczas powierzchnia, taka misa, która powstanie, to jest właśnie paraboloida obrotowa i zwierciadło paraboliczne ma właśnie taki kształt. Tutaj narysowałam przekrój takiego zwierciadła parabolicznego względem tej powierzchni, czyli tak jakbyśmy sobie przekroili tutaj, gdzie jest średnica tego okręgu, który powstał w wyniku obrotu naszej paraboli. Przekrawamy tą paraboloidę taką płaszczyzną, która zawiera właśnie tą średnicę oraz ten punkt będący minimum naszej paraboloidy i wówczas ten przekrój wygląda właśnie tak. Tutaj narysowałam oś symetrii tego zwierciadła. Oś symetrii jest również osią symetrii tej paraboli, która powstaje, gdy paraboloidę przekroimy. I teraz charakterystyczną cechą takiego zwierciadła parabolicznego jest to, że istnieje tu na osi symetrii taki punkt. Jego odległość tutaj od minimum, tutaj oczywiście trochę brzydko mi się narysowało, minimum paraboloidy powinno się znajdować, albo maksimum, zależnie od tego, z której strony patrzymy, powinno się znajdować tu no, oczywiście na osi symetrii, tu krzywo narysowałam, ale w każdym razie ten punkt charakterystyczny na osi symetrii, zwany ogniskiem paraboli, odległy od minimum o odległość ogniskową, zazwyczaj oznaczaną f. I punkt ten charakteryzuje się tym, że wszystkie promienie równoległe do osi symetrii padające na nasze zwierciadło odbijają się w taki sposób, że po odbiciu trafiają w ognisko. Można to sobie geometrycznie udowodnić, że to tak jest, że promienie równoległe padające na powierzchnię takiego zwierciadła będą się wszystkie skupiać w jednym punkcie. Ale my teraz nie będziemy tego robić. Powiemy sobie natomiast trochę o możliwych zastosowaniach takiego zwierciadła. Otóż pierwsze możliwe zastosowanie praktyczne jest takie, że możemy na przykład z jakiegoś powodu zechcieć skupić możliwie jak najwięcej energii słonecznej, energii światła słonecznego w jednym punkcie. I wówczas bierzemy takie zwierciadło paraboliczne, ustawiamy do Słońca. Słońce jest bardzo daleko od nas, jest odległe o kilkanaście milionów kilometrów, więc możemy przyjąć, że chociaż jego promienie się rozchodzą radialnie, to ponieważ Słońce jest tak daleko od naszego zwierciadła, to wszystkie promienie, które padają na nie, są w bardzo dobrym przybliżeniu równoległe. Narysujmy sobie, padają promienie równoległe ze Słońca. No, jeśli powiedzmy tutaj nasze zwierciadło ma swoje ognisko, to narysuję innym kolorem, żeby było lepiej widać, to wszystkie promienie te odbite się skupią tutaj właśnie w tym ognisku. Jeśli w tym miejscu na przykład umieścimy kartkę papieru, to po niedługiej chwili nam ta kartka najpierw zacznie dymić, a następnie zacznie się palić, ponieważ tyle energii światła słonecznego zostanie skupione w jednym punkcie. Podobnie jeśli umieścimy tutaj jakieś na przykład naczynko z wodą, być może nie tak szybko, ale po pewnym czasie nam się ta woda podgrzeje w sposób dla nas bardzo dobrze zauważalny. No to jest jedno z zastosowań, skupianie światła w jednym punkcie, tak żeby energię tego światła móc jakoś spożytkować. A drugie możliwe zastosowanie polega na czymś odwrotnym. Na sprawieniu, żeby z punktowego źródła światła biegła wiązka równoległa. Kiedy nam się to może przydać? No wyobraźmy sobie, że mamy samochód i jeśli chcemy tym samochodem jeździć w nocy, to musimy mieć na przedzie samochodu jakieś światła, które nam będą oświetlały drogę przed nami. No to wyobraźmy sobie, że mamy takie bardzo prymitywne oświetlenie samochodu. Tutaj z przodu, może na jakimś wysięgniku, w każdym razie mamy po prostu żarówkę, która świeci. Czy takie oświetlenie samochodowe ma sens? No nie bardzo, bo część światła będzie biegła tutaj i będzie nas oślepiać. Część światła będzie lecieć gdzieś w ogóle w kierunkach zupełnie dla nas bezużytecznych, a my chcielibyśmy, żeby oświetlona była tutaj droga przed nami. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Otóż można zastosować właśnie zwierciadło paraboliczne.
taki sposób, że nasza żarówka się znajduje w ognisku i wtedy każdy promień emitowany przez taką żarówkę, no część tutaj tych promieni biegnie tak jak chcemy, natomiast wszystkie pozostałe trafiają na powierzchnię zwierciadła parabolicznego, a następnie po odbiciu wychodzą jako równoległe. No bo tutaj powiedziałam, że wszystkie padające promienie równoległe do osi symetrii się odbijają w taki sposób, że trafiają w ognisko, ale kierunek biegu dowolnego promienia światła można odwrócić. Jeśli prawdziwe jest coś takiego, że promień biegnący tak odbija się w ten sposób i trafia w ognisko, to każdy promień, który wychodzi z ogniska albo jakoś biegł jakoś inaczej i trafia, przechodzi przez ognisko i następnie gdzieś się odbija od powierzchni zwierciadła, następnie wyjdzie jako promień równoległy do osi symetrii. Tutaj bieg dowolnego promienia możemy odwrócić i dlatego tutaj, jeśli ta żarówka jest umieszczona w ognisku naszego zwierciadła parabolicznego, to każdy promień o takim kierunku, który nas nie zadowala, który nam nie oświetla drogi, każdy taki promień gdzieś tutaj trafi na powierzchnię zwierciadła i odbije się w takim kierunku, że wyjdzie w taki sposób, równolegle tutaj do osi symetrii tego zwierciadła i dzięki temu właśnie nasz reflektor będzie nam oświetlał to, co jest przed nami. Oczywiście, jeśli zamontujemy tutaj taki mechanizm, który pozwoli nam tym zwierciadłem obracać w taki sposób, żeby ta żarówka, powiedzmy, żarówka się nie rusza, a obraca się zwierciadło w taki sposób, że żarówka cały czas pozostaje w jego ognisku, no to wówczas możemy zmieniać kierunek biegu tych promieni równoległych. Cały czas wiązka promieni jest równoległa i możemy w jakimś tam zakresie ją skierować tak, jak nam się podoba. To jest to, co chciałam powiedzieć o zastosowaniach zwierciadła parabolicznego, a teraz omówię kilka przykładów powstawania obrazu właśnie przy pomocy takiego zwierciadła. Zacznę w tym filmiku, a jeśli się okaże, że filmik się robi zbyt długi, to przerwę i będę kontynuować w filmiku następnym. Zacznijmy. Tutaj przygotowałam sobie taki trochę dokładniejszy, trochę porządniejszy i większy rysunek zwierciadła parabolicznego. Tutaj w odległości F od minimum znajduje się ognisko paraboli i ognisko jednocześnie naszego zwierciadła. A tutaj również na osi symetrii, ale w odległości dwa razy większej niż ta odległość F od minimum, czy też w odległości F od ogniska, znajduje się punkt zwany środkiem krzywizny. Może żeby nie zamazywać sobie tego rysunku, takiego staranniejszego, tylko żeby sobie ustalić terminologię i dobrze ją zapamiętać, podpiszemy sobie te charakterystyczne punkty na tym rysunku. Tak, to jest ognisko. Tutaj zaznaczam taką falką, żeby się nie myliło z promieniami światła, które tutaj pozaznaczałam. A to środek krzywizny. I jeszcze tak, ta odległość wynosi F, jest to odległość ogniskowa, a ta odległość jest jej równa i również wynosi F. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy tutaj jakiś taki obiekt, możliwie najprostszy, niech to będzie strzałka, żeby się nie przejmować za bardzo rysowaniem szczegółów. Teraz narysujemy coś podobnego do tego, co rysowaliśmy w poprzednim filmiku, gdy mówiłam o powstawaniu obrazu rzeczywistego, tylko zrobimy to trochę starannie. Otóż mamy taki obiekt i będziemy analizować bieg promieni wychodzących tutaj z czubka tego obiektu i zobaczymy, gdzie te promienie się przetną i to nam powie o tym, gdzie w wyniku odbicia tych promieni powstanie obraz naszego obiektu. Otóż moglibyśmy analizować wiązkę wielu różnych promieni wychodzących, taką rozbieżną wiązkę, ale okazuje się, że wystarczy nam przeanalizować tylko dwa promienie i tam, gdzie one się przetną, będzie właśnie obraz tutaj tego czubka strzałki. Dobrze, zobaczmy więc, jak te promienie biegną. Otóż pierwszy promień, niech to będzie promień równoległy do osi symetrii. Tutaj on pada, odbija się i z tego, co wiemy o zwierciadle parabolicznym, wynika, że ten promień po odbiciu trafi w ognisko. A drugi promień, niech to będzie taki promień, który biegnie również z tego samego punktu i trafia w ognisko. A następnie biegnie równolegle do osi symetrii, przecina się z tym naszym promieniem tutaj. I z tego wynika, że obraz tutaj tego czubka strzałki znajduje się w tym miejscu. A jeśli przeanalizujemy jakieś inne punkty na strzałce, to wyjdzie nam tutaj, że ten obraz strzałki jest również, jeśli strzałka była prostopadła do osi symetrii, to jej obraz również będzie prostopadły, więc obraz strzałki będzie następujący. I tutaj zauważ, że przeanalizowałam przypadek taki, że nasz prawdziwy obiekt znajduje się dalej od zwierciadła niż ognisko i niż środek krzywizny. I wówczas z analizy biegu promieni wychodzi nam, że jego obraz będzie się znajdował między ogniskiem i środkiem krzywizny. I zauważ jeszcze, że zgodnie z tym, co mówiliśmy w poprzednim filmiku, powstały obraz jest obrazem rzeczywistym, bo promienie wychodzące z naszego obiektu rzeczywiście fizycznie docierają do tego miejsca, gdzie powstał
obraz, czyli możemy sobie postawić ekran, tutaj jakiś rzutnik i rzeczywiście te promienie nam tutaj będą padać i nam się ten obraz wyświetli. Także mamy obraz rzeczywisty po pierwsze, a po drugie zobacz, że jest on pomniejszony. Można by pomyśleć, że to po prostu tak nam się narysowało, ale zobacz, że rzeczywiście wysokość tej strzałki będzie mniejsza od wysokości tej strzałki. A dlaczego tak jest? No, powiedzieliśmy sobie, że ta strzałka, że nasz obiekt jest położony dalej od zwierciadła niż ognisko i niż środek krzywizny, czyli ta odległość stąd dotąd jest większa niż F, niż odległość ogniskowa. A zauważ, że ten trójkąt o wierzchołkach w ogniskowej, na spodzie strzałki i na czubku strzałki, taki trójkąt prostokątny i taki trójkąt, którego jeden bok łączy ognisko z punktem padania tego promienia, a dwa pozostałe to są takie dwa prostopadłe odcinki, które powstaną nam, gdy z tego punktu przeprowadzimy prostopadłą tutaj do tego promienia. Zauważ, że te dwa trójkąty są podobne, bo ten bok jest równoległy do tego, ten bok jest równoległy do tego, a te dwa kąty są sobie równe, a ta odległość jest większa niż odległość ogniskowa, a ta odległość jest troszeczkę mniejsza. No tutaj, gdyby ten promień padał tu, gdyby to zwierciadło nie było paraboliczne, tylko płaskie, to wtedy tutaj byłaby odległość F, a tak to jest troszeczkę mniejsza niż F. Dlatego z podobieństwa tych dwóch trójkątów wynika, że ta wysokość naszego obrazu jest mniejsza niż wysokość obiektu, więc obraz jest pomniejszony. Filmik robi nam się długi, dlatego kolejne przypadki przeanalizujemy w filmiku następnym. Do usłyszenia.